jestem potrafił odróżnić starą onucę od człowieka. Na moim ucznie to miał kolega Ares. Kto? Ares. Nie zną. Ares. Ares. To zna się parafii? No z Owczarku Balzacki. Zaro, toś ty był na kursie dla psów. No jednego kolegę w samym nie, bo to było tak, no, w tym szczytnie zrobili nam... Ale ja widzę, że ty w koszyku coś mąż. Bo, no, no to właśnie objaśnij czemu naściska, nie? No, powiem mu, żeby sobie oprawił i na ścianie przywieźł. O! I trafił się dzieweczce. Czy tak był? Prężył mięśnie jak ze stali, uda cuda i tak dalej. Mógłby nagi, bez nadwagi, pokazywać wszystkim się. Och, jaki był śliczny! I te gały, czarne gały, co się we mnie wpatrywały. Pożerały mnie po prostu oczy te. Och, jaki był śliczny, nawet głos miał jak aksamit. Tak mnie kusił to. Jest, Miśka, jest. Chodź, patrzcie się, mówiłem, że mam nowy do, dwoje dzieci. Chodź, no to jest Misia nasza. Słyszycie, hop, hop? Miśka idzie z lasu. Ta biała. Wiem, że biało, bo poznaję ją po kroku. Znaczy, chciałem powiedzieć, że po tupaniu, a wy to zaro tak. Miśka, biało, bo są trzy urozkopydłowie, nie? Jak cię mu? Króta, no to ty nie pamiętasz? U nas jest taki zwyczaj, kopydłowie. Ci przypomnę, że jak się po nowym roku pierwsza dziewucha ulingnie we wsi i dadzą mi na imię, jak ty możesz? Do ciebie mówię, bo kurarach ty. Jak masz na imię? Jak? Krysia. Krycha. Jak pierwszy dadzą Kryśka, to jak się później jeszcze jako ulingnie w tym samym roku, to też musi być Kryśka. Jak pierwszy dadzą Irka, do końca grudnia wszystkie Irki. No jak to po co? Po to, żeby zaście chłopokom roczniki nie myliły. A ta jest właśnie z Miśkowego miotu, nie? Jakie to ładne dziewuchy były z tego rocznika.